Dzień dobry, moi drodzy, tutaj Hanta, a to oczywiście jest kolejny odcinek z Days Gone. Ale jak to, Hanta, przecież gra została zakończona, czemu ty to jeszcze nagrywasz? Postanowiłem, że zrobię wam jeszcze jeden malutki odcinek, taki, który by pokończył już tutaj nam te wszystkie wątki. Nie wiem, czy mi się teraz uda wszystko nagrać, bo pisaliście mi, że jest parę takich rzeczy, no ale w każdym razie po zakończeniu gry, po zakończeniu fabuły głównej, no mamy oczywiście, możemy poczyścić mapkę i tak dalej. No i na przykład, proszę bardzo, mamy tutaj jedną misyjkę w obozie Lost Lake, drugą misyjkę w obozie Lost Lake, trzecią misyjkę, gdzie są moje pieprzone pierścionki, trzecią misyjkę tutaj na Wyspie Magów i jeszcze jedną, wróć na Wyspę Magów, porozmawiaj z Weaverem. Okej, okay, dobra, więc w sumie co, chyba na tą Wyspę Magów najpierw pójdziemy, natomiast to, słuchajcie, jest ostatnia, absolutnie ostatnia horda. Poczyściłem wszystkie i całkiem się dobrze bawiłem, aczkolwiek przy już tym, przy tych wszystkich, wiecie, ulepszeniach naszej postaci, odblokowanych karabinach i tak dalej, to tak naprawdę aż tak dużo nie trzeba nam już teraz, wiecie, przygotowań, nieprzygotowań i tak dalej. Szczerze mówiąc, praktycznie cały czas teraz już jeżdżę bez jakichś tam mołotowów, bomb i tak dalej. Jak się coś napatoczy, oczywiście sobie wytworzę i korzystam, bo Jezu, ale nasz tutaj normalnie, dobra. Natomiast jak nie ma, to też jest okej. Okay. No i tu jest, słuchajcie, ostatnia horda akurat przy tym obozie do załatwienia, przy tym bagnistym. Dobra, czekajcie, jedno pokazuje, a czekajcie, to najpierw tu podjedźmy. Teraz już, o, idealnie. Idealnie, idealnie, tylko że kurde. No tu wykorzystanie terenu żadne, co? O, już mnie zauważyli. Ale to nic, my coś mamy w ogóle. Dobra, możemy mieć jakiś napalm. Jeden. Łożesz ty, ciulu, dobra. Trochę za blisko to rzuciłem. Zobaczmy, czy coś jeszcze w ogóle wytworzymy. Nie, nie. Bomba zdalna, bomba, o, bomba zbliżeniowa. To można rzucić. Aczkolwiek to niewiele nam. O, tu stąd też idą polipka. Dobra. Zerknijmy, czy coś jeszcze mamy. Dystraktor, wabik, jest jedna bomba wabiąca. Świetnie. Rzućmy sobie to, tą ciężarówkę. Ej. Dobra, bardzo ładnie. No i tak się można, ale się rozpieszczy normalnie. Fuck! Ja tego nie zauważyłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy coś tutaj może znajdziemy? Tu jeszcze następni lecą. Dobra. O, czekajcie, coś kojarzy tą farmę. Czy tutaj nie było jakichś takich wybuchających rzeczy przypadkiem? Jak na złość nie ma. Ale to nic. Trzeba sobie tutaj normalnie wykłosić wszystkich pięknie. O! Aż pode mnie podszedł. Okej, szukamy, czy coś tu nie będzie, wiecie. Bo to ta farma, jeżeli się nie mylę, to ta farma to jest jedno jakby z miejsc możliwie, gdzie możemy spotkać właśnie. Oni się chyba tutaj ukrywają, tak mi się wydaje. Kurde, no. Ale niestety nie ma tutaj, no właśnie, nie mam czym ich tutaj zjarać. Chyba, żebyśmy coś tutaj podnieśli. Nie. Szmata jakąś tylko. Jezu. No słabo, dobra. Chyba się nie ma sensu rozglądać. Tylko ich po prostu wytniemy wszystkich. A ciak. No i tak to się. A ten ciągnik, znaczy przepraszam, ciągnik to jest. Ma jakiś zbiornik na sobie. To jest. Boziu, jak się nazywa to urządzenie? Zapomniałem. Możecie napisać teraz w komentarzu, jak się to urządzenie nazywa, bo jestem zbytnim mieszczuchem, żeby pamiętać. Ja nie wiem, że sobie zaraz przypomnę, jak przestanę napierdzielać. Dobra, weźmy się, podleczmy. Więc niestety nie mamy, oczywiście kondycja wyczerpana. Nie ma problemu, żeby zrobić tak. I zrobimy sobie tak. No i teraz tak naprawdę nie ma w tym nic trudnego, bo wystarczy, o właśnie, obrócić się, poubijać paru, szybki przewrocik i lecimy dalej. Dawaj! Gdzie kondycja
Nam się odnawia. I tyle. I nagle przy którymś wystrzale... Przy którymś wystrzale zabijemy hordę. Super, zabójca hord na 100%. Proszę bardzo, mamy malowanko. Ci, rozumiem, nie byli częścią hordy, ale też im się oberwie. O, tu też. No i pięknie. Ja już mam wrażenie, że w niektórych momentach to ja nawet już nie celuję zbytnio tą bronią, a one i tak obrywają. Boże, tutaj zabici w bagażniku. No i tam jeszcze jakiś jeden się toczy. Dobrze, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o hordę. Jak widzieliście, bez tak naprawdę żadnego przygotowania z marszu idziesz, szczylosz. I tak na tych magazynkach, które tutaj mam, jestem w stanie ze 2-3 hordy zrobić. Niektóre z tych hord w ogóle miały po jakieś, nie wiem, 30-50 osobników, więc też niewiele. O, tutaj były, widzicie, jeden zbiorniczek był z paliwem, ale go przegapiłem. Dobra, idę zobaczyć, czy coś tutaj znajdę i lecimy na misyjki. Przy okazji, jak tu już jestem, to wam pokażę jedną rzecz, którą uświadomiłem sobie dopiero teraz, no bo jak miałem wcześniej. Słuchajcie, popatrzcie na minimapę, na znaczki, na krzyżyki. Proszę bardzo, to są karty zombiaków, których nie mogę zebrać, bo jest maksimum. Nie wiedziałem, że jest jakieś maksimum w zebraniu kart. I najwyraźniej, ile tam mamy? 1119 trofeów z zombiaków i więcej być nie może. No chyba, że tam, nie wiem, jakoś waga tych... Znaczy nie waga w sensie masy tych kart, tylko waga jako wartość po prostu. No popatrzcie, nic się zupełnie nie zbiera, pomimo że leżą te uszy tutaj poodpadnięte, to nic się po prostu nie zbiera. Więcej być nie może, no dobrze. W sensie, wiecie, myślałem, że na przykład jeżeli, powiedzmy, mamy tutaj jakieś droższe uszy, droższe trofea, to one więcej jakby zajmują w ekwipunku, chociaż chuj wie, czemu miałoby, pewnie nie. No i jest 1019 w takim razie, max. No i dobra, wjeżdżamy na Wyspę Magów, proszę bardzo, brak bramy, no nie odbudowali tego, tu tylko zgliszcza zostały. No ciekawie, ciekawie, i co? I czy te sklepy tu... O, okej, tego wcześniej nie było, tu się coś pozmieniało, mam wrażenie. Tu się jakoś wcześniej normalnie wjeżdżało. No proszę bardzo, jest pan mechanik. Generalnie można porozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, typu właśnie jesteś tam mechanicy czy sprzedawcy broni. Można z nimi pogadać, są jakby unikatowe dialogi teraz po zakończeniu wszystkiego. Jak życie poza bojówką? Świetnie, stary. W sumie nawet lubiłem Koriego, wiesz? Był okej, ale pułkownik to jakiś kurde dzikus. W sensie, wiesz, pod koniec totalnie się pogubił. Też tak... Dick, na razie, stary. No, na razie. Ja sobie tu jeszcze pozakupię wszystkie rzeczy. Podobnie jak cała reszta. Okej, mam już odpowiedź. 999 kart jednego typu możemy mieć. A możemy mieć więcej trofeów, jeżeli po prostu zabierzemy jakiegoś innego typu. Dobra, sprzedaję wszystko. Pakasy, 6 tysięcy. No tak, już kumam. Dobra. Uważaj na siebie, Dikon. Tak, tak, tak. Kij z nimi. Zobaczmy, gdzie jest ten cały Weaver. Gdzie mi to pokazuje? No jestem na Wyspie Magów, porozmawiaj. Wróć na wyspie. Na wyspę. No, zrobi... A, siedzi tutaj, gdzie pułkownik wcześniej. Czyli co, Weaver w sumie wszystko przejął. Dick, dzięki, że jesteś, stary. Czego ci potrzeba, Weaver? Słuchaj, stary, jest sprawa. Jeden z naszych został wzięty jako zakładnik. W sumie to jedna, Melinda Foster. Tak czy siak, patrolowała naszą wschodnią granicę wzdłuż korytarza 97. Napadli ją. Dwóm naszym udało się przeżyć, ale Foster zabrali. Melinda Foster. Ona była sierżantem, prawda? No tak, tak, była. Ale rzuciła to w cholerę tak samo jak wszyscy inni. Zaznaczyłem na mapie jej ostatnią znaną lokację. Sprowadź ją tu, Dick. Kurde, zrobię co się da. No, jakby wiecie, oni już przestali być bojówką, tak? Nie mają tego pułkownika i nie bawią się już w te dyrdymały wojskowe. Niemniej jednak nadal co? Nadal, słuchajcie, no tworzą obóz, nie? No bo w jaki byłby sens, żeby to porzucić w tym momencie wszystko? Wezmę sobie motocykl, bo nie wiem, czy ja... Wiecie, znajdź swoje pierścionki, czyli musimy odzyskać te wszystkie pierścienie, które nam podjebali, jak tutaj przyszliśmy pierwszy raz. Teraz już możemy, no nikt nam nie zakaże ich nosić. Natomiast, no właśnie, a co z pierścieniem, który wziął nam Kouri? No w sumie... Ja tu nie mogę wjechać tędy? Nie, bo tu schody są... A co z tego, że są schody?
To jest motocykl, nie samochód. A, gówno z tego, nie wiadę tutaj. Dobra, muszę pojechać na górę. Chyba zapomnieli jednego ciała zebrać, bo jakiś typiarz tu leży cały czas. No cóż, mogli przegapić, to jest długa droga. To by tędy chodził. Chociaż teraz do dołu się chyba już nie da wejść, nie? Jak tego nam kazało? A nie, po prostu do tego namiotu musieliśmy dotrzeć. Pytanie, co z pierścieniem Corey'ego? Znaczy, który Corey sobie wziął. Czyli ten od Sary w sumie. I tak po prostu randomowo leżało pudełko. I znajdzie, tak? Tutaj są. I mamy ten pierścień, proszę bardzo. Może Corey go, wiecie, zostawił? O, coś jeszcze? O! Tak, kochanie. Obrączka Sary. Nice! Fajnie, znaleźliśmy jeszcze obrączkę Sary. W ogóle jestem pełen podziwu, że jednak Sara przeżyła szczęśliwie cały ten Nigdy się nie poddam. Co ja to będę pomagać, tylko tam. Okej, odblokowano. Jakieś tam kolejne malowanko. No dobra, czy teraz my musimy jej dać ten pierścionek? Bo tutaj mi zostały... No właśnie, jakby przydałoby się Sarze oddać ten pierścionek, tak sobie myślę, nie? Mniejsza z tym. Dobra, musimy lecieć teraz tu. To będziemy tak, wiecie, skipować, teleportować się. Wow, jakiś piems, jakiś wilk, kurde, coś mnie tutaj próbuje dopaść. Ja tak ledwo nagranie włączyłem. No nic, jesteśmy tutaj. Jezu, wyjechanie z tej wyspy magów to jakaś porażka po prostu była. Strasznie długo to trwało. No ale dobra, jesteśmy. Oho, jeszcze puma. No kurde, strzeliłem do ciebie. Kocie z... Głupi. No dobra, padła. No i zobaczmy. Dobra, jest jej motocykl. Sprężyny pod siedziskiem. Mocne bojówki, no. Przynajmniej tak wygląda, więc musi być jej. Spróbujmy się przejść. Podniesiesz? O, właśnie, spróbujmy się przejechać tam. Hej, Weaver. Obóz jest pusty. Ona musi tam być, stary. Gumam, to jeszcze się rozejrzę. Podjechaliśmy pod obóz. O, ktoś tam jednak jest. Oh shit. Jeszcze mi, kurde, zombiak przylazł. A, to ten szybki taki. I dużo życia ma. Dobra. Padł. Teraz oni muszą popadać. Ktoś dostał! Gówno widzę przez tą siatkę. Przejść, bo naprawdę jest tragedia. Oczopląsu idzie dostać. Dobra, podlecz się. O, właśnie, przeładuj. Nie się osłaniać mnie! Było nie porywać mojej koleżanki. Tu już wszyscy? Chyba tak. Dzień jak co dzień w pracy. Dzień co dzień w pracy. Aha, tu kogoś mamy. Zobaczmy. Co to za jegomość tam siedzi? Zabiję ją, przysięgam. Nie, proszę. Myślałem, że będę z nią, że z nim będę jakoś rozmawiał, a nie, że jak minie kilka sekund, to ją zastrzeli. Fuck! Przetrzymywana osoba nie żyje. I co będzie teraz? Cofnie mnie, czy... Że mnie cofnie po prostu. Coś tak... Nie no, chce się cofnie mi checkpointa. Chyba tak. Dobra. Jak co dzień w pracy. Nie, po prostu myślałem, że wiecie, z nim jakoś pogadam, czy coś, nie, a on... O, zastrzeliłem przysięgą. Pyk. I koniec. No trudno. To teraz po prostu muszę być szybszym rewolwerowcą. Jeszcze tutaj się tak tylko rozglądam, czy coś tu dla mnie nie ma. No. Mam cię. Zabiję ją, przysięgam. Nie, byłem pierwszy. Dzień dobry, pani. A, co słychać, pani sierżant? Jak tam dzionek? Jezu, kapralu, dzięki. Jest świetnie, po prostu świetnie.
podrzucić was z powrotem? Motor bojówki stoi przed wejściem? Czy może go rozebrali? Nie, nie, stoi, spoko. Dobra, super, super. St. John, tak? Dziękuję. Jakoś sobie poradzę. Jaj, okej, Gites. Śmieszne, że jakby dostaliśmy dodatkowe zadanie, jak już skończyliśmy wątek. Podobnie było z tym. Okej, w obronie słabych, no i Gites. Podobnie przecież było w obozie Copelanda. Też dostaliśmy na sam koniec dopiero jakąś tam ostatnią misję. Komunikat wizy mi się przywiesił. Dobra, no to tutaj kurczę skończone wątki. To lecimy, słuchajcie, teraz do Lost Lake. No i dobra, podjechaliśmy pod Lost Lake i... Ej! Co tu się dzieje? Tutaj nieczystego! Wykurwiej stąd! Nie wiem! O! Spoko, spoko, spoko! To jest Lisa! Ja znam. Odłóż, to jest dobrze. Okej, zajmij się nią. Nie mój problem. Ta z nożem od razu. O Boże, ona jest pocięta. I nawet se motor skombinowała. Straszny szajs. No ale jeździ. Przetrwała w dziczy. Kurwa. Nie wiem, czy zostajesz na dłużej, ale Ricky może rzucić okiem. Mam trochę trofeów. Na handel. Boże, wór, kurwa. O kurwa. No to w końcu to pokazali w grze. Trzeba cię przedstawić. Jamu Haslinowi, to nasz zbieracz trofeu. To gdzieś tam. Nie zostaje. Nie zostaje w żadnym obozie. No to rób co chcesz. Mhm. Skoro już tu jesteś, chętnie bym cię przedstawił pewnej osobie. Nazywa się Sara i miała małą siostrę, która... No i ta jej siostra kojarzy mi się z tobą. Więc pomyślałem, że być może się polubicie. Mhm, no tak, faktycznie on wspominał o tej siostrze Sar. O, starszą? Starszą ode mnie. O, prawie, jakby się odnalazły. Wkurwiała mnie. To zupełnie jak z moim starszym bratem, Buzerem. Też mnie wkurwia. Chociaż w zasadzie to nawet nie brat. Byliśmy razem w takim klubie. Ogólnie rządzi tu teraz ochroną, więc powinnaś go poznać. Mówiłam, że nie zostaję. No wiem przecież. Serio, rób co chcesz. Nie musisz zostawać, ale przydałoby się jakby jednak poznać tych, te osoby, które tutaj... Tam masz. Na pewno zawsze pilnujesz, żeby mieć amunicję pod ręką? Ta, pilnuję, jest spoko. No, bo ja akurat miewam z tym problem. No dobra. Jestem wieczystą. Dobrze, świetnie. I kolejne malowanko. I kolejne malowanko wieczystych. No dobra, strasznie dużo malowań, nic konkretnego. No, dobra, może być, może być, może być. Ja tutaj sobie nawet tak na sztukę powykupowałem większość tych broni, ale w sumie nie ma po co tak naprawdę. Dobra, pozbieram apteczki, inne szajsy, idę dalej. No i dobre, tak naprawdę kazało nam teraz przejść na drugą stronę tego obozu. O, tu ten spalony dom przez wieczystych. Czyżbyśmy szli do kościółka? Nie, za kościółek. Czy za kościołem jest cmentarz? A jest, a owszem. Czyżby... Ten, grób Żelaznego Majka. Pewnie tak, są dziewczyny. Hej. Hej, Deacon. Adi sama to wyrzeźbiła. Jest piękne, prawda? Dzięki. Tak, to kawałek sekwoi. Był u Majka w pokoju. Kiedyś po prostu kawał drewna. Wszystko przycichnie, wykroi z tego planszę do Chińczyka. Aha. Że co? Ale on przecież to nie grał. Mike lubił Chińczyka? Nie. Nie, ale o to chodziło, że pewnego dnia znowu będzie miejsce na takie rzeczy. A, okej, okay. No. Co? Na takie bzdury, nie? Ja tam nic nie wiem, ja tylko ryłam. Jest takie stare hinduskie powiedzenie. Moja matka mnie nauczyła. To znaczy, okay. Rzeki nie piją swojej wody, drzewa nie jedzą swych owoców, a chmury nie chłoną swojego deszczu. To, co mają wielcy, zawsze ma służyć dobru innych. Kurwa, mądre. Niezłe.
Wiesz, gdyby to usłyszał od ciebie, na pewno by to docenił. Tak. Tak, myślę, że gdyby Mike tu był, to pewnie powiedziałby coś w stylu, co to w ogóle znaczy. Co? No weź. Tak, nie, no racja. Powiedziałby, co to do cholery ma znaczyć. A potem by dodał, co tak bez sensu sterczysz, świat się sam nie uratuje, szlak by to już do roboty. No, i znowu sedno. Dalej, ludzie, czas do roboty. O, a mówiłam kiedyś o tym, jak żelazny Mike spotkał Adi mnie po raz pierwszy w tej chacie przy płonącym kominku. No, to było dobre. Okej, to leżymy sobie. Nie. Wtedy szłyśmy już na całość. Co? Adi, co? To był czemu? Pierwszy raz. Okej. Okay. Nie musicie mi tego mówić. Wcale, że nie miał. Jaki z ciebie zdeworczy. Okej, dobra. No dobra, no to te parę misyjek porobione. Robiliśmy różne rzeczy, no... Ewidentnie robiły różne rzeczy. Kolejna malowanka, jeszcze jakaś giwera, pewnie Majka. No i dobra, wiem, że pisaliście mi, że jest jeszcze jakaś jedna opcja, jeżeli chodzi o... pana w kombinezonie. Jak mu tam było? O'Brien, o właśnie. I wydaje mi się, że tego O'Briena, żebyśmy w ogóle mieli szansę z nim porozmawiać, bo popatrzcie, że wszystko pokończyłem. Poza tym, że no właśnie, dane wywiadowcze Nero. Tutaj brakuje znajdźki turystyczne. Tu brakuje dwóch danych wywiadowczych. Tutaj jednego. Tutaj są wszystkie. Tutaj aż czterech. I tutaj trzech. Wydaje mi się, że po prostu muszę wszystkie te dane pozbierać. Dorwać cię na naszym kanale! Wiesz, zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć? Twojej żonie? Ta, bez twojej pomocy. Cieszę się. Muszę ci coś powiedzieć. To mów. Osobiście. A, nie ma szans. To bardzo ważne. Szlak. Na północy gór Kaskadowych jest cmentarz Old Pioneer. Aha, tak, kojarzę. Spotkajmy się tam. Proszę. Okej, okay, to jest mega ciekawe, bo w sumie na to liczyłem. Ja jestem na tym cmentarzu praktycznie, zaraz za nim. To bardzo ciekawe. Generalnie wiem, że jest właśnie opcja, tak wam mówiłem, jeżeli pozbieramy wszystkie dane wywiadowcze Nero, a ja tak naprawdę pozbieranych tych danych mam ledwo 82%. Właśnie przyszedłem szukać dwunastki, która powinna być gdzieś tutaj. Ulotka. To nie jest to czasem. O, to jest właśnie dwunastka. Proszę bardzo. Całymi tonami. Ewakuacja Ferwell. No, po prostu... Jak to się skończyło? Po prostu ulotka zrzucona, przypadkowa. I to już jest... I to już jest kolejny fragment... Nero, no właśnie, tej dwunastki szukałem. A tu nagle się Brian odzywa. Myślałem, że muszę mieć 100%, żeby to zebrać, a wychodzi na to, że tylko jakiś określony procent. No i z tego, co wiem, to już jest, to już chyba będzie absolutny koniec. Nic więcej chyba już się nie dowiemy. O mój Boże, po prostu jest już obok. Okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale świetnie, świetnie, dobrze. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. No, come on! Dawaj, O'Brien, zbierz się w sobie. Przyznam, mów. Że nie spodziewałem się kolejnej rozmowy z tobą. Coś się stało? Mów. Uwierz mi albo nie, ale dobrze cię spotkać. Ta noc na Wyspie Magów chyba średnio wyszła. Ja no średnio. Pomóc, O'Brien. Przyszedłem cię ostrzec. Ostrzec, ale że przed czym? Pamiętasz może... Mówiłem ci, że zarażeni ewoluują. Mhm. Tak, pewnie. Świrus to świrus. I co mnie to obchodzi? What the hell? Ten szczep wirusa wpływa na cały nasz system nerwowy i limfatyczny. To ciągle przyspiesza. W postępie wykładniczym. What the fuck? Ci nade mną, rzecz jasna. Cały czas wiedzieli... Co się święci? To dlatego byli tacy ostrożni. Nic nie mówili. Mm-hmm. Tu nadejdzie. Przykro mi. Nie ma szans, żebyś to powstrzymał.
No, ale to oni są też zarażeni? W sensie... powstrzyma. O'Brien też jest zarażony? Ty jak wskoczył, kurwa, do tego helikoptera? Co do kurwy? No. Czyli co, Nero tak bardzo bada te... te zombiaki, że sami się pozarażali tym, czy... Okej, to było pojebane dosyć. No i tak, i tu są piękne podwaliny pod drugą część przecież. Są piękne podwaliny pod drugą część. Nie ma szans. Okej, gdzie jest Nero? Zakończone, odblokowano... Nieznana broń Nero. Okej. Czym jest ta nieznana broń? O Boże, to jest ten motocykl tej pierwszej laski, co tu na samym początku ją spaliliśmy. Jasne, chuj. Tu Radio Wolne Oregon. O, jeszcze Copeland się odezwie na koniec. Jak mówiłem o czarnych helikopterach, śmigłowcach. No dawaj, dawaj, co tam mówiłeś? Nikt ich nie widział. No ja widziałem przed chwilą, co? Opuszczajcie karty. Niech mnie odpuści. Co to, to nie. Dobra, to ja lecę. Potrzebuję do jakiejś bazy, ale w sumie ta jest najbliżej. Lecę do tej bazy i zobaczymy, bo może zobaczymy, co to za dziwna broń. Może jakaś śmieszkowa, wiecie. Jest i szafa. Broń boczna. Szeryf, no to to wiem. Broń specjalna. Gdzie jest niby ta dziwna broń Nero? Gdzie ja mam to? Ja mam to gdzieś kupić, przepraszam? Może muszę to kupić w jakimś obozie? Dosyć to dziwne, nie? Okej, nie wiem do końca, czy o to chodzi. I teraz zauważyłem, bo, że to jest przepis. To, co teraz odblokowałem, to jest przepis. No ale nigdzie nic tu się takiego nie pojawia. Wiecie, w tych standardowych takich, no, pułapki są tylko takie, dystraktory. Tu się nic nie zmieniło. Tutaj, co jest najważniejsze, jak od tego, nic się nie zmieniło. I jedyne, co to widzę, mamy coś takiego jak paralizator i IPCA. Do tego potrzebujemy mieć 18 fragmentów technologii, a mamy ich 16. To są takie fragmenty, które znajdowaliśmy przy tych żołnierzach, czy tam pracownikach w żółtych skafandrach. Zazwyczaj korelowało to z jakimiś właśnie miejscami, gdzie też nadajniki Nero znaleźliśmy i tak dalej. No ale to teraz ciężko sprawdzić. No może bym faktycznie chodził i wiecie, odklikiwał te dane wywiadowcze Nero i bym się jeszcze na te dwa natknął. Ale już sobie to chyba odpuszczę, zwłaszcza, że jeżeli sobie wejdziemy teraz w okienko fabuły, postęp fabuły, to popatrzcie, tutaj są absolutnie wszystkie misje, poza chyba jakimiś tam poboczniakami, takimi totalnie pobocznymi, jakimiś czwartoplanowymi misjami. Wszystko po prostu jest na 100%. Także myślę, że to jest najlepszy wyznacznik. Że ta seria dobiegła końca. Ja wam niezmiernie dziękuję, że wytrwaliście tak długo ze mną przy niej. No i trzymajcie się. Do usłyszenia i zobaczenia. I cóż, można tylko żyć nadzieją, że może kiedyś marka Days Gone zmieni właściciela, zmieni ręce, a może Sony się ulituje i zrobimy kontynuację. Bo bardzo fajna gra, bardzo fajna i z bardzo dużym potencjałem na kontynuację. Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.